Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji z tej strony A+. Ostatnio się zajmowaliśmy teorią do ruchu jednostajnego. Dzisiaj pogrzebiemy troszeczkę w zadankach, żeby troszeczkę ugruntować i uczynić bardziej praktyczną tą wiedzę. Dobra, mamy takie zadanie pierwsze, z którym możemy się spotkać tak naprawdę zarówno na sprawdzianie, jak i na maturze niestety. Czy właśnie stety, bo zadanie jest wyjątkowo proste. Zadanie pierwsze. Samochód przez pierwsze 30 minut poruszał się z szybkością 15 km na godzinę. Następnie przez godzinę ze stałą szybkością 40 km na godzinę. Oblicz szybkość średnią samochodu podczas tego ruchu. Narysuj wykresy zależności S od T oraz V od T dla tego samochodu. Dobra. Autorzy zadania nam mówią, co mamy zrobić. Zajmiemy się w kolejności tym, co mamy zrobić. Po pierwsze mamy obliczyć szybkość średnią samochodu podczas tego ruchu. Pamiętamy, że szybkość średnia średnim, to jest nic innego jak całkowita droga przebyta przez ciało w czasie, w całkowitym czasie, w jakim to ciało przebyło tą drogę. Dobra, więc najpierw, żeby obliczyć to wszystko, musimy sobie obliczyć, co to jest S i co to jest T. Spróbujmy obliczyć całkowitą drogę, jaką pokonało to ciało. Wiemy, że ten samochód przez pierwsze 30 minut porusza się z szybkością 15 km na godzinę. Czyli pokonawczą w tym czasie drogę 15 km na godzinę razy 0,5 godziny. 30 minut to jest pół godziny oczywiście. To jest w pierwszym etapie drogi, w pierwszym etapie ruchu ciała. W drugim etapie ruchu on się przez godzinę porusza ze stałą szybkością 40 km na godzinę. A zatem mamy plus 40 km na godzinę razy 1 godzina. No i dobra, jak sobie to zsumujemy. Dlaczego w ogóle tak mnożę? Dlatego, że S to jest V razy T oczywiście. Więc dla każdego odcinku, dla każdego etapu ruchu droga przebyta w tym etapie to jest szybkość, z jakim poruszało się ciało razy czas, w jakim poruszało się z tą szybkością, tak? Jeżeli szybkość była stała. Dobra. A zatem jak sobie to zsumujemy, to mamy 15 razy 1 druga, to jest 7,5. 7,5 km plus 40 razy 1, nie trudno zgadnąć, tak jest, to jest 40. 40 km. Razem mamy ile? 47,5 km. 47,5 km. Dobra, mamy S, czyli to jest załatwione, postawimy tu haczyk. W takim razie musimy obliczyć teraz T, czyli całkowity czas, w jakim poruszało się ciało. Przez pierwsze 30 minut, czyli mamy 30 minut, 0,5 godziny poruszało się z jakąś szybkością, a potem ten samochód przez godzinę, czyli plus 1 godzina, się poruszał bla 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 z inną szybkością. A zatem czas całkowity ruchu to jest 1,5 godziny. 1,5 godziny. Dobra. Możemy teraz to podstawić pod wzór... O, zapomniałem postawić haczyka. Dobra, załatwione. Możemy podstawić to wszystko pod wzór na szybkość średnią. A zatem szybkość średnia to jest całkowita droga, czyli 47,5 kilometra przez całkowity czas, czyli 1,5 godziny. I jak sobie to podstawimy, czy obliczymy, czy na kalkulatorze, czy gdziekolwiek indziej, dostajemy, że to jest 31,2 równo. No, ja to zapiszę w przybliżeniu. Ułamku dziesiątym 31,7, niech będzie 31,7 w przybliżeniu kilometra na godzinę. Tyle wynosiła w przybliżeniu szybkość średnia tego samochodu. Dobra, pierwsze zadanie myślę, że jest trywialne, nie ma z tym żadnego problemu, ale mamy drugą część zadania, to są wykresy. Wykresy niestety często się pytają o to na maturze, żeby rysować te wykresy.
więc trzeba to poćwiczyć. Dobra, mamy narysować wykresy zależności S od T oraz V od T dla tego samochodu. Dobra. Na pierwszy ogień niech pójdzie wykres V od T nawet, dlatego że on będzie o wiele prostszy. Dobra. Ciach. Ups. Ciach. I ciach. V od T, a zatem tutaj na tej osi jest V. Opisujemy w jakich jednostkach V, w kilometrach na godzinę. Przepraszam za estetykę, troszeczkę spapelana tutaj. I na osi X jest T. T w jakich jednostkach? W godzinach. Dobra. Wiemy, że przez pierwsze pół godziny samochód się poruszał z szybkością 15 km na godzinę, a przez kolejną godzinę z szybkością 40 km na godzinę. A zatem najwygodniej nam będzie wprowadzić sobie podziałkę co pół godziny. Czyli, dobra, nie będzie jedna druga, jedna godzina i jedna druga godzina. Tak, dlatego że przez te pierwsze 30 minut, czyli pół godziny, było 15, więc to będzie nam łatwo zobrazować, a przez kolejną godzinę było 40, też będzie nam łatwo to narysować. No i dobra, mamy dwie charakterystyczne szybkości na osi Y, to jest 15 km na godzinę i druga z nich, gdzieś tutaj, to jest 40. Wiemy, że przez pierwsze pół godziny, czyli do tego momentu, się poruszał z szybkością 15 km na godzinę. A od tego momentu tych linii kreskowanych oczywiście, czy na maturze, czy na sprawdzianie nie musicie rysować, one mają tylko funkcję pomocniczą i mi jest przez to łatwiej narysować. Natomiast oczywiście, jeżeli narysujecie, to broń Boże, nikt wam za to nic nie zrobi. Dobra. I 40 przez kolejną godzinę. Dobra. Tak by wyglądał wykres zależności V od T. I teraz musimy narysować wykres zależności S od T. On będzie troszeczkę cięższy, ale też myślę, że nie powinno być z nim dużych problemów. Tutaj jest S. Niech będzie w kilometrach. I T w godzinach. Jednostki oczywiście najsensowniej jest przyjmować, z reguły będziemy przyjmować te, które występują w zadaniu. Dobra. I teraz tak. To, co sobie przed chwilą obliczyliśmy, to, że w pierwszym etapie ruchu, czy w tych 30 minutach, w których samochód się porusza z szybkością 15 km na godzinę, on przebywa 7,5 km. Zatem ze stałą szybkością w przeciągu pół godziny, o, znowu wygodnym podziałem naszej osi X będzie podział co pół godziny. Wiemy, że przez pierwsze pół godziny on musi przebyć 7,5 km. Ze stałą szybkością. No, może troszeczkę narysuję niżej te 7,5 km, żeby nam starczyło potem na 40 miejsca. Dajmy na to gdzieś tutaj. 7,5. Dobra. I wiemy, że do tego miejsca musi dojechać ze stałą szybkością, czyli tą drogę musi pokonywać w sposób stały, czyli w sposób stały ona się musi zwiększać. Zatem musi to być funkcja liniowa. Dobra, to jest pierwszy etap ruchu. Teraz mamy drugi etap ruchu. Wiemy, że w drugim etapie ruchu on pokonał, no tu możemy napisać sobie w nawiasie, że w czasie 30 minut jeszcze, abyśmy wiedzieli. Wiemy natomiast, że w drugim etapie ruchu on pokonał 40 km w czasie 1 godziny. Czyli skończywszy pierwszą fazę ruchu po 30 minutach, przez godzinę, czyli do godziny 30, tak jak wyliczony od początku ruchu, on się poruszał w sposób stały, ze stałą szybkością w ten sposób,
że pokonał kolejne 40 kilometrów. Czyli razem. Wybierzemy sobie jakiś kolor główny, no na przykład taki, dobra. Czyli razem od samego początku ta droga pokonana wynosi 40 plus to 7,5, które było w tym momencie, dlatego że dla tej drugiej fazy ruchu to jest jakby dla nas punkt odniesienia. Czyli względem tego ruchu pokonał 40 km. Czyli względem początku pokonał 40 plus 7,5, czyli 47,5 km. Dobra. I wiemy, że pokonał go na przestrzeni godziny, od liczonej od tych 30 minut po pierwszej fazie ruchu do godziny 30. Czyli tutaj mamy ten drugi punkt charakterystyczny. To jest pierwszy. Troszeczkę niefortunnie nam wyszedł ten wykres, znaczy no, szczerze powiedziawszy bardzo niefortunnie, dlatego że wygląda to tak, jakby cały czas się poruszał ze stałą szybkością, jakby ten kąt nachylenia prostej był cały czas taki sam. Oczywiście on nie jest cały czas taki sam. To jest tylko wynika tak naprawdę z tego, że tak krzywo narysowaliśmy ten wykres. Natomiast on nie jest oczywiście cały czas taki sam. Dobra, niezależnie od estetyki wykresu, to jest właśnie sposób sporządzania wykresów do tego typu zadań. I to jest zadanie, które prawie na pewno się pojawi na maturze, no na sprawdzianie to już nie mówiąc o tym, ale na maturze praktycznie na pewno. No ale myślę, że większość z Was sobie bez problemu z nim poradzi. Dobra, dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.